Witam ponownie. Jackbat się kłania z Kosznic. Dzisiejsze nagranie chciałbym poświęcić omówieniu spraw rozwoju technologicznego. Głównie tu chodzi mi o badania, w jaki sposób na to przyglądać się, w jaki sposób rozwijać badania, na czym to polega, żeby było jak najkorzystniej i jak najszybciej dawało to nam dobre rezultaty, i wiele osób na początku popełnia dużo błędów właśnie w związku z badaniami. Obojętnie, jeżeli gramy od pierwszej ery, czy też od drugiej ery, to są pewne istotne rzeczy. Przejdźmy w takim razie do stacji kolejowej i tutaj widzimy, jakie mamy budynki, które należy rozwijać. Między innymi jest laboratorium, jest fabryka torów, jest lokomotywownia, jest dworzec kolejowy, bank, który tutaj akurat u mnie się podnosi do kolejnego 11 poziomu. Jest loteria, restauracja, centrum, no i tam z boku hotel, którego może tutaj w tym kadrze nie widać. A więc który budynek jest najważniejszy? Najważniejszy budynek to jest lokomotywownia. Tutaj zwiększa liczbę lokomotyw, jakie możesz posiadać, a więc im więcej lokomotyw posiadamy, tym więcej jesteśmy w stanie przewieźć towarów, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić obrotu, czyli zarobić pieniędzy, i tym więcej możemy te pieniądze w jakiś tam sposób reinwestować w kolejne rzeczy. A więc to jest jakby podstawa, żeby jak najszybciej rozwijać lokomotywownię. W drugiej erze maksymalny pułap to jest 11 poziom. Mamy 11 składów, możemy posiadać, i wtedy aż 11 kolejek może jeździć i dla nas zarabiać. Drugim takim istotnym budynkiem, który jest nieodzowny, że trzeba natychmiast rozwijać, jest laboratorium. Laboratorium ja tutaj mam na 14 poziomie. W drugiej erze to gdzieś docelowo powinno się dojść do 16. Oczywiście nie jest to takie proste. 14 też jest dobry, ponieważ 14 poziom, tutaj kliknę, generuje już 60, przepraszam, co 60 minut jeden punkt badań, i limit tych punktów badań jest 17, a więc tyle badań możemy zgromadzić podczas naszej nieobecności, tyle może się uzbierać na koncie. A więc 60 minut badań to 60 minut jeden punkt badań to daje nam 24 punkty na dobę. A więc już to jest jakiś poziom punktów, który pozwala nam w miarę się rozwijać i wykorzystywać te punkty do rozwoju technologicznego. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o kolejny budynek, to jest budynek tak zwany bank. Jest on ważny, ponieważ wiadomo, że będziemy mieli dużo kolejek, to te zarobione pieniądze pod naszą nieobecność nam się tutaj nie zmieszczą i kolejki będą wozić, a pieniądze będą przepadać, bo nie będą się mogły, nie będą miały miejsca, gdzie się gromadzić. A więc bank równocześnie z laboratorium i z lokomotywownią trzeba rozwijać. Oczywiście jest to taki trzeci budynek istotny, który ma wpływ na naszą pozycję w tej grze. Kolejnym budynkiem jest fabryka torów, która pozwala nam szybko reagować, kiedy wchodzi nowy towar, kiedy trzeba poprowadzić tory tam, gdzie jest nowe przedsiębiorstwo i gdzie wozi nasze stowarzyszenie, na przykład dostaje w rozpisy jakiś tam towar. Tutaj akurat na poziomie 10 możemy mieć 33 trasy. Ja mam jeszcze 3 trasy niewykorzystane, a więc jeszcze mogę gdzieś 3 tory wybudować. Chociaż już to jest dla mnie mało i będę myślał o rozwoju 11 poziomu, ponieważ potrzebuję kolejne trasy do dalszego rozwoju. Jeżeli chodzi o budynek dworzec kolejowy, to ja go w ogóle nie rozwijam. Dla mnie on jest mało istotny. Szkoda kasy, kiedy mogę na co innego wydać. Jeśli chodzi o restaurację, centrum i hotel, to są budynki, które przynoszą nam co jakiś czas jakieś przychody, ale te przychody są na tyle małe, że ja też tam nie umieszczam dużo pieniędzy, ponieważ o wiele więcej przyniesie mi zysku, jeżeli wybuduję lokomotywownię i uruchomię nową
nową kolejkę, nowy skład. A więc w ten sposób by to wyglądało. Co dalej się dzieje z punktami badań? W jaki sposób je wykorzystywać, żeby ten rozwój technologiczny był dobry, szybki i skuteczny przede wszystkim? A więc wejdźmy tutaj na dole w badania. Tutaj jesteśmy w badaniach z drugiej ery, ale jeszcze przejdźmy do badań z pierwszej ery. Klikniemy na jedynkę i możemy spokojnie przejść do badań z pierwszej ery. Chwileczkę. No i cofniemy się do samego początku. A więc jak wygląda rozwój? Jeżeli gramy od pierwszej ery, to dobrze jest w taki sposób mniej więcej się rozwijać, żeby nie marnować tych punktów badań na niepotrzebne okienka. Tutaj widzimy, mamy jaskółkę wynalezioną, potem mamy jeden wagon dodatkowy i tu praktycznie wystarcza, ponieważ tutaj linia pokazuje dalszy rozwój przez kolejną kolejkę, to jest kruk. I tutaj już dalej tych trzech okienek żeśmy nie odkrywali, bo szkoda punktów. Potem jest kruk. I tak samo jest jedna linia prowadząca do nosorożca. I tak mamy tutaj badanie. Akurat tutaj dodatkowa jedna przyspieszenie dla kruka, ale ja w ogóle tego kruka nie kupowałem, bo szkoda było wymieniać jaskółki na kruka, a więc czekałem do nosorożca i badałem nosorożca. Kruk posłużył mi tylko, aby przejść do następnego etapu, a więc tutaj też nie marnujemy punktów badań na dodatkowe okienka, ale idziemy dalej. Potem mamy nosorożec. Nosorożec, no ten nosorożec to był na tyle istotny, że on pozwala sporo już przewieźć, a więc tutaj wynajdujemy nosorożca, rozszerzamy o jeden kolejkę dalej, potem wynajdujemy przyspieszenie o 10 km i już tym nosorożcem możemy sporo przewieźć i sporo zarobić pieniędzy. I dalej przechodzimy do osiołka, dlatego ja tutaj odkryłem aż 3 okienka, bo to jednak pozwoliło mi w jakiś sposób pozwiększyć obroty. Potem odkrywamy osiołka. Osiołka oczywiście nie kupowałem, bo się go nie opłacało, no ale trzeba było odkryć 2 okienka, żeby przejść dalej do sokoła, więc te 2 okienka przymusowe trzeba było je wybadać i te punkty tutaj przeznaczyć. I potem wchodzimy do sokoła, którego docelowo żeśmy tutaj wynajdywali, ponieważ to jest ta kolejka, która w tej erze jest jedna z najlepszych. I tutaj po wybadaniu odkrywamy wszystkie 4 technologie. Oczywiście wymieniamy sokoła w momencie, kiedy mamy już wybadane to okienko dodatkowym wagonem, bo z 3 wagonami jest słaby, dopiero z 4 wagonami daje nam właściwe obroty. No potem mamy kreta. Jeżeli nas tym punktów badań starcza, jeżeli już nie dosięgnęła nas druga era, to badamy kreta i badamy sprzęg. Tutaj go nie widzicie, tego sprzęgu ja teraz przesunę okienko. Teraz widać sprzęg śrubowy, tak? I jeżeli mi się to udało wszystko badać, ale oczywiście zahaczyłem o drugą erę, a tu parę punktów, chyba 10 czy 5 punktów z drugiej ery jeszcze, które mi przyszły tutaj, wsadziłem, ponieważ ten sprzęg mi się przydał, bo miałem kolejkę kreta, która jest troszeczkę lepsza od sokoła i tą kolejką jeździłem przez jakiś czas drugiej ery na początku. No i tak to mniej więcej wygląda, że póki tych punktów badań się nie zmarnuje, dosyć szybko rozbuduje się laboratorium, to właśnie to można tak wyglądać. Oczywiście bierze się też udział w konkursie, gdzie można zdobywać punkty badań. To jest istotne. I te punkty badań dochodzą. Ja oczywiście korzystałem z konta plus, to też jest dobrze. Bez konta plus podejrzewam, żeby się nie udało tego wszystkiego zrobić, ale do Sokoła spokojnie bym doszedł. Co jeszcze? No, gdybyśmy przeszli do drugiej ery, chociaż już czasu tutaj mamy niewiele. W drugiej erze, jeżeli ktoś zaczyna grę w drugiej erze, jest taka sama sytuacja. Jedziemy. Proszę tutaj zobaczyć Barylię, ja w ogóle nie odkrywałem. Jedziemy nietoperza najkrótszą drogą, tam gdzie jest A do pantery, potem przez jedno odkrycie przez A do rysia. Dopiero rysia odkrywamy na full wszystkie badania. I kiedy mamy odkryte kolejki, 2 dodatkowe wagony na rysiu, dopiero wtedy wymieniamy inne kolejki na rysia. No i to byłoby tyle. Potem badamy dzika i do sprzęgu, jeżeli.